Chcemy dziecko w edukacji, nie będziemy czasu na Mamy ponad 60 stanowisk zajmowanych przez topowych producentów, topowe firmy z zakresu właśnie wędkarstwa federowo-karpiowego. Co ważne, turystyka wędkarska rozwija się naprawdę dynamicznie i każdego roku same firmy notują przyrosty przychodowe, więc branża ma się bardzo dobrze. Typowo karpiowe wędkarstwo, to mamy wędki karpiowe, czyli musieli przejść kawałek dalej. Tutaj mamy wędki różnego rodzaju i one są od tak zwanych amatorów do pełnego profesjonalizmu. Zaczniemy od wędek na przykład karpiowych 3-metrowych, przejdziemy sobie na przykład na łóżeczka, namioty, sygnalizatory. Jeśli zależy, wszystko zależy od tego, co kto potrzebuje. No. Cała rodzina zawsze wyjeżdża kilka razy w roku i świetnie się bawimy. Dzieci też próbują łowić? Też. Tutaj syn łowi, córka też łowi. Najmłodsze się nie łowi, ale pewnie będzie. To są łódki zanętowe. Służą do tego, żeby zanęcić łowisko, żeby gdzieś, gdzie jest zakaz pływania pontonem, dużo łowisk ma zakaz pływania pontonem, żeby zanęty na dalsze odległości wywieźć, czy tam zestaw razem z zanętą. No to są high-techy tak naprawdę, to nie są zabawki, dużo ludzi myśli, że to są zabawki, a one to są łódki, które posiadają wbudowane echosondy, GPS-y, płyną autonomicznie w miejsce zaprogramowane. W każdej miejscowości działają koła Polskiego Związku Wędkarskiego, więc najlepiej tam się udać. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, no to wydajemy bezpłatnie takie zezwolenia, jeśli osoba, czyli do 16 roku życia, jeśli osoba jest starsza, zdaje egzamin, w urzędzie miasta wyrabia, czy gminy wyrabia stosowne zezwolenie, tak zwaną białą kartę, no i można zacząć przygodę z wędkarstwem.